Witam serdecznie. Ten materiał będzie ostatnim materiałem na moim kanale dotyczącym stricte LSD, natomiast muszę się tym podzielić, ponieważ poprzednio nagrywałem materiał taki wyjaśniający kwestie organizacyjne związane z tym kanałem, związane z moim eksperymentem dotyczącym mikrodawkowania. Natomiast mówiłem w poprzednim materiale właśnie, że zamierzam zrobić tripa na większej dawce 1P LSD, żeby przeżyć takie większe doznanie mistyczne. Stało się trochę inaczej, bo akurat zrobiłem tripa stricte na LSD. Nie było to 400 mikrogramów, tylko było to 300 mikrogramów, ale podzielę się tutaj tym, co zyskałem na tym tripie, ze względów nawet takich czysto naukowych, ze względu na to, że może będzie ten materiał kiedyś oglądał jakiś psychoterapeuta na przykład, albo no ogólnie osoby zainteresowane tym, w jaki sposób kwas wpływa na osobowość, na psychikę, na myślenie. Jest to ważne, żeby takie materiały uważam nagrywać, ponieważ mało jest informacji na ten temat i są to działania takich środków subtelne, bo jeżeli pewne nasze obszary psychiki nagle zostaną odblokowane po takim psychodeliku albo nasze myślenie w jakiś sposób diametralnie się zmieni, będziemy w stanie rozwiązać jakiś problem, nad którym dłużej pracowaliśmy, no to ciężko takie działanie tych środków odnotować, a myślę, że to jest bardzo istotne działanie i trzeba o tym mówić, żeby była jasność po prostu, jakie ewentualne korzyści mogą te środki dawać. Chodzi o po prostu wolność badań naukowych w pewnym sensie, no chodzi o wiedzę, no ludzkość powinna mieć wiedzę na temat różnych rzeczy i uważam, że też ogólnie ludzkość powinna mieć wiedzę przynajmniej w minimalnym, subiektywnym zakresie na temat działania tych psychodelików. Ja już od bardzo dawna wiedziałem, że one mają ogromny potencjał. To jest dla mnie nic nowego, natomiast tego, co się stało na tym ostatnim tripie, to już się kompletnie nie spodziewałem. Krótko powiem, jakie otrzymałem tutaj, może w ogólnym zarysie, nie będę się wgłębiał jakby w sprawy swojej psychiki, ale mogę powiedzieć tak, że zrozumiałem na tym tripie, skąd biorą się moje, może nie problemy życiowe, ale skąd wynikają, co powinienem dokładnie zmienić w swoim życiu, jeżeli chodzi o najistotniejsze sprawy, chodzi mi tutaj o zakładanie rodziny. Przykładowo, tak, nie rozumiałem do końca pewnych rzeczy, były to rzeczy, które mnie kompletnie przerastają. Podejrzewam, że żeby rozszyfrować tego typu sprawy, które rozszyfrowałem na tym tripie, to musiałbym na pewno chodzić na psychoanalizę, nie wiem, psychoterapię, a tutaj stało się to dla mnie tak jasne, ja po prostu dostałem jakby takie zrozumienie, to było oświecenie, po prostu olśnienie pod wpływem właśnie tego środka, doznałem olśnienia i zrozumiałem, skąd właśnie biorą się moje problemy tego typu, że w dzieciństwie nie miałem do końca normalnej rodziny, nie miałem utrwalonych stricte wzorców. Ja sobie poradziłem, funkcjonuję normalnie w życiu, natomiast nie mam pewnych wzorców, już nie będę się naprawdę wgłębiał dokładnie, ale wyświetliło mi się to, na czym polega problem, dlaczego ja mam do życia nastawienie konfrontacyjne, dlaczego całe życie chodziłem na siłownię, dlaczego się wydziergałem, z czego to wynika, a wynika to z tego, że jakby nie wychowywałem się z ojcem i moja matka tak naprawdę przygotowywała mnie przez całe życie do konfrontacji jakby z tym złym ojcem i stąd wzięły się moje złe relacje później, nieprawidłowe w wieku dorastania, że ja nie miałem tego wzorca rodziny i poza tym byłem przygotowywany do jakiejś tam konfrontacji, to zostało psychiczne, mi się to wyświetliło i dalej już nie będę wchodził w inne szczegóły. Natomiast też, jeżeli chodzi o wzorzec kobiety, które mi się dokładnie podobają, wreszcie zrozumiałem, z czego to wynika, miałem taki flashback jakby, też otrzymałem wiedzę na poziomie takim też emocjonalnym, której bym nie otrzymał i wyjaśniły mi się te dwie sprawy jakby. Wzorzec kobiety jakby utrwalony w mojej osobowości, no i problem mój właśnie w funkcjonowaniu jako dorosły człowiek, mój problem też w tym, że
ja unikam dorosłości jakby, tak? Bo w mojej psychice jest to, zrozumiałem to po psychodelikach, że ja nie chcę do końca dorosnąć, bo wtedy mam podświadomie wpojone do głowy to, że kiedy dorosnę, to będę się musiał skonfrontować z własnym ojcem, bo tak zostałem wychowany. I dlatego tutaj jest z mojej strony po prostu obawa przed tym, żeby w pełni dorosnąć, bo to się wiąże z tą konfrontacją, więc tutaj jest ten lęk przed dorosłością i dlatego przed tą dorosłością przez całe życie uciekałem w różnego rodzaju też używki, będąc osobą jakby, będąc młodzieżą, można powiedzieć. To mi się wyświetliło, plus parę jeszcze innych rzeczy, ale przemyślenie na bardzo głębokim poziomie, uważam. To jest tak, jeżeli chodzi o osobowość, to mi się wyświetliło. Druga sprawa, jeżeli chodzi o stosunki społeczne na kwasie, bardzo globalne myślenie, bardzo globalne myślenie. Zainteresowanie polityką na wyższym poziomie, na poziomie światowym można powiedzieć. Czyli tutaj zacząłem rozważać jakby różnego rodzaju systemy polityczne. Zdawałem sobie sprawy z różnych rzeczy, że coś jest na rzeczy, jeżeli chodzi o system polityczny, jeżeli chodzi o wyzysk, jeżeli chodzi o pieniądz fiducjarny, banki centralne, prawda? O wyzysk człowieka można powiedzieć. Rozumiałem to, ale nie rozumiałem przyczyn. Było to dla mnie, przerastało mi to intelektualnie kompletnie. Nie rozumiałem, z czego wiąże się to nadmierne ustawodawstwo Unii Europejskiej. No, były to dla mnie rzeczy niejasne. Wiedziałem, że to jest złe, to jest nieprawidłowe, wiedziałem, że propaganda LGBT jest czymś negatywnym, ale nie rozumiałem, nie miałem poskładanych tych puzli historycznie i tak dalej, jeżeli chodzi o nazizm, komunizm, kapitalizm, marksizm, to wszystko mniej więcej wiedziałem, ale to nie było połączone, nie? Natomiast na kwasie nagle takie myślenie jakby bardzo skoncentrowany na tym, żeby dojść do przyczyny. Wykonałem parę ruchów na tym kwasie, już w innej fazie tych przemyśleń, bo jak po paru godzinach ten stan się trochę zmienia, to jest faza przemyśleń. Wykonałem parę ruchów w internecie po prostu, żeby poskładać te puzzle i je poskładałem i wreszcie zrozumiałem zasadę działania świata, można powiedzieć, z punktu widzenia politycznego, zrozumiałem, z czego wynika ten system ciemiężenia człowieka, można powiedzieć, a generalnie ze źle pojmowanej religii, która daje różnym grupom narodowościowym, powiedzmy, prawo do wyzyskiwania innego człowieka, a komunistom generalnie, czy marksistom, prawo do zbawiania jakby tego człowieka. Dzięki temu, że mają to prawo do zbawiania, to mogą robić największe kurestwa i tak dalej. I powiem tak, zostawię linka do tego materiału, gdzie wypowiedziałem się na temat zasady działania świata w ostatnim czasie, bo wrzuciłem go na swój drugi kanał. Zostawię linka, możecie się zapoznać. To jest efekt głównie jakiejś tam mojej edukacji, prawda? Ogólnie tak, ale w dużej mierze efekt poskładania puzli na kwasie, że do tego doszedłem wszystkiego w taki sposób. Normalnie bym tego miał problem, miałbym problem, żeby to zrozumieć w taki sposób globalny. Także intelektualnie mi to dało bardzo dużo. Natomiast jeżeli ktoś wejdzie na ten film i wejdzie na kanał związany z kulturystyką, to bardzo proszę, żeby żadnego tekstu nie zamieszczać na temat mikrodawkowania LSD, LSD, 1P, LSD, czegokolwiek, ponieważ na ten kanał trafią ludzie, którzy są zainteresowani tą substancją z jakichś powodów i zakładam, że mniej więcej wiedzą, co robią, mają ukształtowaną psychikę. Natomiast na tamtym kanale może być bardzo dużo niedojrzałych osób, które mogą być w tym momencie zafascynowane tą substancją, a nie będą kompletnie gotowi do tego, żeby się w jakikolwiek sposób nią interesować. Także jeżeli ktoś sobie oglądnie ten materiał, to absolutnie żadnego słowa na temat środków jakichkolwiek psychoaktywnych, ponieważ to nie jest ta grupa odbiorców i tu chodzi o to, żeby nie zrobić jakichkolwiek tutaj szkód społecznych na temat LSD. Mówię na tym kanale z przyczyn naukowych, dokumentalnych dla ludzkości, dla ludzi, którzy chcą zdobyć informacje na temat LSD i wyrobić sobie zdanie na temat tego środka, na temat potencjału tego środka. Natomiast nie mieszamy kontentu, także tam proszę się na ten temat nie wypowiadać. Więc to są te dwie korzyści. Korzyści ogromne, niesamowite. No i to jest tyle. To chciałem powiedzieć, bo jestem Wam to winny, dlatego że powiedziałem, że zamierzam to 400 mikrogramów wziąć. Wziąłem 300 mikrogramów, otrzymałem taką wiedzę, takie zrozumienie. No i dalsze filmy już na temat LSD w moim wykonaniu raczej
nie mają sensu, ponieważ już powiedziałem parę razy, jaki potencjał ma ten środek. Teraz powiedziałem, co konkretnie uzyskałem, jaką wiedzę, mniej więcej konkretnie. Także nie są to chyba tylko i wyłącznie mrzonki, co mówiłem wcześniej, bo zrozumienie intelektualne, już nie mówię o samopoczuciu. Samopoczucie jest dobre, prawda, na LSD. To nie o to chodzi kompletnie, bo LSD może dać takie zrozumienie, taką wiedzę o sobie dojrzałej, bo znam osoby niedojrzałe, które biorą i nic z tego nie mają, ale osobie, która chce się jakoś tam rozwijać, jest już ukształtowana, może dać tyle, że to jest kosmos, jeżeli chodzi o przemyślenie swojego życia, w którą stronę, analizę, psychoanalizę swoją. No, daje to, uważam, no nie będę mówił, że to jest jakieś, kurwa, nie wiem, prochy, gówno, nie bierz, umrzesz. Nie zachęcam absolutnie, ale daje to, mam wrażenie, jeżeli chodzi o korzyści psychiczne, bardzo dużo. Jeżeli chodzi o korzyści intelektualne, przede wszystkim myślenie globalne, bo dlatego zainteresowanie marksizmem i tym wszystkim, bo człowiek jest w stanie pomyśleć na temat rasy ludzkiej, na temat przepływu kapitału, na temat systemów społecznych w taki sposób otwarty. Głowa funkcjonuje kompletnie inaczej. Nie skupiamy się na pierdołach jakichś tam, które można się uwikłać w jakieś szczegóły, tylko myślimy totalnie globalnie, po prostu jakby, no to myślenie jest nieprawdopodobnie zmienione, nieprawdopodobnie zmienione, także korzyści można intelektualne z tego trzymać ogromne. Także mniej więcej tyle chciałem powiedzieć, tym się podzielić na temat LSD, ponieważ no chcę, żeby ludzie wiedzieli, że to nie jest tylko środek do tego, żeby się odurzyć, żeby falował obraz, żeby było fajnie, miło, żeby się pośmiać z kolegami, prawda, na imprezie, tylko można przeżycia mistyczne, intelektualne otrzymać, poza tym też zrozumieć psychologicznie sytuację swoją, gdzie myślę, że podczas psychoanalizy, nie wiem, czy byłoby to, czy to byłoby możliwe, żeby dotrzeć aż do takich głębokich podkładów swojej podświadomości. Być może w hipnozie można by sobie podobną psychoanalizę zrobić, ale u psychoterapeuty no, musiałby dotrzeć do naszego własnego ja. A tutaj docieramy do swojego własnego ja za pomocą psychodeliku. I możemy tą psychoterapię swoją dogłębną zrobić w niesamowitym stopniu. Tylko można też mieć wyrzuty sumienia, tak? Ja miałem wyrzuty sumienia. Zadzwoniłem do paru osób, do dziewczyny zadzwoniłem, która wiem, że się zaangażowała w związek, a ja po prostu ją zawiodłem, bo nie chciałem tego związku kontynuować i po prostu wyrzuty sumienia w stosunku do osób, które wiesz o tym, że w jaki sposób cierpiały przez ciebie, są ogromne. Także to też weźcie pod uwagę, że na pewno można mieć też takie zrozumienie drugich osób, empatyczność. Można się źle poczuć z różnych powodów. Ja na szczęście takiego dużego kurestwa w życiu nie zrobiłem, żebym musiał bardzo cierpieć emocjonalnie, ale to też naprawdę nie było przyjemne uczucie, jakby świadomość tego, że ktoś ma jakiś określony życiorys, związał się z tobą, nic z tego nie wyszło i ma pewne szkody emocjonalne. To jest bardzo przykre na tym środku, bo masz dokładną wiedzę na temat swojego zachowania w różnych sprawach. Także tyle na temat tego tripa, na temat LSD. Następne filmy będą na temat mikrodawkowania, ponieważ chcę sprawdzić jakby zasadę działania tego środka na mózg, a wiem, że jest bardzo duża. Kognitywność i tak dalej, ale też mówiłem w poprzednim materiale, że to się nadaje jakby do jakby chwilowego osiągnięcia jakiegoś tam pułapu, zrobienia czegoś kreatywnego, nie do brania na co dzień, jeżeli chodzi o mikrodawkowanie, ale zrobię taki miesięczny eksperyment, będę o tym informował. A na razie to tyle. Pozdrawiam serdecznie. Jeżeli Ci się materiał podobał, daj łapkę w górę, subskrybuj, do następnego. Hej!